Młodość wszystko wybacza, czy aby na pewno? Poznajmy opinie ludzi na temat młodzieży w kolejnej sondzie portalu Siebie TV. Z czym kojarzy się Pani słowo młodzież? Młodzież, no młodzi ludzie, szkoła, zabawa. Z ludźmi młodymi, pełnymi entuzjazmu i zapału w życiu, tak? Z nami. Ja wiem, takie wszystko rozkokoszone bardzo. Z jakąś, jakby to powiedzieć, to mnie Pani zaskoczyła, powiem szczerze. Awangarda całkowita. W tej chwili nie potrafię powiedzieć za bardzo. Miłością, szaleństwem, wolnością. Z czymś najwspanialszym, pod słońcem. Młodzież to tak jak ja jestem. Młodzież to młodzież, no. Młodzież jest dobra. Dlaczego? Różne mają przyzwyczajenia, ale dobre są dzieci. Przyszłość narodu naszego. Sam kwiat naszego społeczeństwa. A że jest grzeczna, uśmiechnięta. Młodzież z wybrykami. Przy panią z pięknem, z radością, z mądrością. Jestem zachwycona polską młodzieżą. Z głupotą. Jakie najbardziej złe przyzwyczajenie młodych ludzi? Ale dziewczyn czy chłopaków? Chuligaństwo, palenie i picie papierosów. Dużo nałogów może. Alkoholizm. Nałogi. Wszelkie nałogi, narkotyki, alkoholizm, papierosy. Nie umie ustąpić miejsca starszej osoby. Nie ma. Nie, są, ale jakie? Dobre pytanie. Ty, proszę Panią, nie każdy. Nie każdy. Ale proszę Panią, jesteście naprawdę w porządku. Dziękuję. Ale jak ja sobie przypomnę, to też czasami tam coś człowiek wywinął. A to każdy ma wady. I stary, i młody, i młodzież. I... Dziwnie się ubierają. Luz. Całkowity luz. No, arogancja. Młodość wszystko wybacza. W młodości się wszystko można robić. A jakie zalety ma polska młodzież? Zalety, ale polskiej czy ogólnie? Zalety? Zalety. Zalety. Zalety młodzieży? Zalety naszej młodzieży. No, trudno mi tak na gorąco zaraz teraz ocenić. Zalety polskiej młodzieży. Polska młodzież. Myślę, że jest inteligentna, bystra. No, chęć poznawania świata. Chyba większa niż kiedyś. Same zalety. Ładna jest młodzież. No, na pewno sama młodość jest zaletą. No, weseli są generalnie. Odwaga. No to przebojowość. Ojeny, nie wiem. Ja same wady. Garną się do nauki, uczą się, no w ogóle myślą inaczej. Większa otwartość na świat generalnie. No nauka może nie, to chyba nie, chociaż nie, zdarza się. Poczucie humoru i na tyle. Podoba mi się młodzież. Dużo różnią się młodzież dzisiaj od tej młodzieży kiedyś wcześniej. Znaczy różni się. Inne warunki są. No. Od tego inne realia przede wszystkim. Niczym się nie różnią. Dzisiaj jest więcej to nagłaśniane, że dzieci, że młodzież pije, że młodzież pali, że młodzież bije, że młodzież awanturuje się. Przedtem było tylko widać, że jak popili, to rozrabiali, a teraz jest widać wszystko. Myślę, że była bardziej dowartościowana przez czasy mijającą epokę, prawda? A teraz no... Teraz taki jest, ja wiem, no, luz większy. W tamtych czasach była większa dyscyplina, o, w ten sposób. A teraz młodzi żyją lżej troszeczkę. Można kilka pytań? I don't speak Polish, sorry.